Dobry wieczór, Toruń. Słuchajcie, będę mówił krótko, bo wiem, kto tu jest dzisiaj gwiazdą, na kogo przyszliśmy. Ale chciałem krótko powiedzieć o tym, kim powinien być, jaki powinien być dobry poseł, po prostu dobry poseł. Dobry poseł to człowiek, który pamięta, że polityka to nie jest po prostu show biznes dla brzydkich ludzi, bo jak patrzymy na wiejską, to mniej więcej troszeczkę tak to wygląda. Dobry poseł to osoba, która pamięta, że wasze pieniądze dobrze się czują w waszych portfelach, a nie w portfelach polityków i urzędników. Dobry poseł to człowiek, który nigdy nie zagłosuje z tego względu za nowymi podatkami i za podnoszenie tym, które już są. Dobry poseł to człowiek, który pamięta, kto pracuje na ten kraj i o tych ludzi chce walczyć. Dobry poseł to ten, który walczy o osoby, które pracują, prowadzą działalności gospodarcze, prowadzą firmy i utrzymują całą tą resztę. Pamiętaj, dzięki komu mechanizm taki jak państwo, gospodarka, naród funkcjonują ekonomicznie i dba o tych ludzi, dba o was, dba o wasze interesy. Dobry poseł wie, że trzeba cenić waszą prywatność i nie wtrącać się wam w wasze życie. Dobry poseł to człowiek, który pamięta, że po nas przyjdą kolejne pokolenia i chcemy coś zostawić naszym dzieciom. Chcemy, by ci ludzie, którzy tutaj są w Polsce, w świecie, w którym bardzo łatwo jest wyjechać do innego kraju, wybrać inne miejsce do pracy, wybrać inną drogę życiową, trzeba zrobić wszystko, co się da, żeby Polacy chcieli mieszkać we własnym kraju, prowadzić firmy, zarabiać pieniądze, budować kariery i robić wspaniałe, wielkie rzeczy, które podziwia cały świat. Mam nadzieję, że ja będę dobrym posłem i że będzie drużyna świetnych posłów, która w barwach Konfederacji od jesieni tego roku zacznie głębokie zmiany w naszym kraju. Żyjemy w kraju, w którym dwóch facetów, którzy są obaj w wieku emerytalnym, od 18 lat na zmiany kręcą naszym krajem. I skutkiem tego jest 1 300 000 000 000 długu i plan zadłużenia naszego kraju o kolejnych 160 miliardów w przyszłym roku. Ci dwaj goście, którzy zmieniają się od 18 lat, to są ludzie, którzy doprowadzili do tego, że jeszcze nigdy Polacy, którzy pracują, którzy są aktywni zawodowo, prowadzą firmy, działalność, nie musieli utrzymywać tylu innych ludzi. Musimy to zmienić, chcemy to zmienić. Mamy nadzieję, że na jesieni dzięki wam, waszym przyjaciołom, waszym znajomym, dzięki temu, że będziecie namawiali do głosowania na nas, będzie bardzo duża ekipa naprawdę dobrych posłów w Sejmie Rzeczpospolitej i będziemy o was walczyć. Dziękuję bardzo.